Hej, cześć, siemano wszystkim ludzie, z tej strony Rodak, a to jest kolejny odcinek Mafii 3. Dobra, tutaj już, jak widzicie, idę sobie, o chuj. Zdychaj, zanim kogokolwiek wezwiesz. Przybyłem sobie do tej miejscówy, żeby wyeliminować tutaj ten... Kurwa, prawie mnie zauważył. Żeby wyeliminować tutaj wymuszenia związkowe. Muszę podpalić jakąś przyczepę, zniszczyć pozwolenia o pracę i takie tam. Normalka. No. Zatem czekam, aż tamten debil się odsłoni, albo nie odsłoni. O chuj. Dobra, to zaraz zaczniemy zabawę. To ja może już wyjmę. Dobra, szybko, trzeba to zrobić szybko. Zanim się zorientują w ogóle, co się dzieje. Dobra, dobra, dobra. Ty śmieciu. Zdychaj tam. Moje własne auto sobie podpalę, ale to już tam szczegół. Dobra, nie ma świadków. Rozwalmy, co rozwalić mamy. C4. To jest licznik czasowy? Chyba tak. Spin dramy. Okej. Okay. Przyczepa rozwalona. Tyle dobrze. Tutaj jest jakiś hajs, ja tam sobie wejdę. Czemu by nie? Jep. I tutaj... Muszę wreszcie użyć tych rzeczy, które mi dała Cassandra. Tych voodoo, coś tam, coś tam. W sumie to by mogło być ciekawe. A spróbuję teraz skopać te drzwi. Niby dałoby się... Niby tylko można otworzyć, a... Aha, no tak. W tę stronę kopniakiem to tak średnio. A zaraz poszukam jakieś drzwi. O, tutaj mamy też skrzyneczkę. Skrzynkę to raczej tylko w ten sposób. Zaraz poszukam jakieś drzwi i spróbuję je wykopać. Bo nie wiem, czy to można takie... Tylko wybrane drzwi wykopać, czy wszystkie. Niby... Początkowo miało być, że wszystkie. Dobra. Wsiadamy do naszego auta. A nie, nasze auto jest tam. Dobra. Ten brzydszy. Bardziej zardzewiały. Ruda szmata ją opanowała. Dobra, to gdzie jedziemy? Sabotuj przyczepy. Najbliższe jest tutaj. Nie, to się już zajedzie tutaj. Bliżej. Wymuszenia związkowe, zabij soldati. Nawet mi się nie chce reagować. Dobra, tędy chyba możemy wjechać. Nikt raczej nie powinien mieć żadnych spin o to. Dobra, wysiadamy zatem. Wysiadamy i próbujemy coś zrobić. Na kuckach, na kuckach. Dobra, dobra. Na dach, na dach. Targnięcie na teren wroga. Otwórz to. Dobra, tu jest jeden. Drugi, trzeci. Potem jego przyjaciele. Dobra. Próbujemy to zrobić w miarę po cichu, bo jak to zaczniemy rawan, to będzie nieprzyjemnie. Chodź tu. Chodź tu bliżej. Dobra. Jep. Bez świadków. To nic, że byli jednak świadkowie. A? Wejdźmy tędy. Tak jest. Chodź tu, pajacu. Zresztą w sumie mógłbym spowodować wybuch tego generatora. Byłoby śmiesznie przynajmniej. Jep. Nie będzie wyzyskiwanie proletariuszy.
Tym teraz nie jesteście lepsi od komunistów. No to chodź tu. I mnie odszukaj. Trzech zabitych. Tam jest jeden, tam jest drugi. Tam się szarga z tym. Wykijach dalej od niego. Dobra, biorę tego shotguna. Zabity. Został mi jeden strzał. Idealnie. Dawaj mi mojego Thompsona z bębnem. Dobrze. No. Więc wykończyliśmy tutaj wszystkich. W pięknym stylu jeszcze. Dobra, tutaj snajperka jest niepotrzebna. Ale fajnie się zachowują ciała po strzale. Z czegokolwiek. Naprawdę to podziwiam. Zrobili to dobrze. Dobra, tutaj niszczymy papiery. Jakaś notka. Rozpoczęto porządek obrad, sprawdzono listę w obecności 34 członków obecnych. W obecności pana Grico i jego współpracowników zarządzono głosowanie ogólne nad mianowaniem pana Grico nowym prezydentem związku. 53 głosy za, 1 głos sprzeciw ze strony pana Kayleya. Wyprowadzono pana Kayleya pod eskortą. Tak. Pan Grico przemówił do zgromadzonych. Zapewnił wszystkich obecnych, że pod jego przywództwem związek będzie jeszcze silniejszy. Zachęcił wszystkich członków, aby nadal wpłacali składki, oraz przestrzegał z ich niszczeniem. Zamknął posiedzenie. No dobra. Hajs, hajs. Nie wiem, na co mi ten hajs, ale mam. Dobra, tam na górze jest jakiś ten. Tu jest Playboy? Tak, gdzieś tam jest Playboy. A jak jest Playboy, to trzeba go odszukać. A zresztą tam są jeszcze te bezpieczniki czy coś. Jest i Playboy. No, takie te. W sukni. I tutaj jest gdzieś ten. O, bezpiecznik. Wspaniale. Dobra, to teraz gdzie? Tutaj niby możemy. W ogóle tutaj się włącza ten podsłuch, wyłącza. Tutaj jest ta skrzynka podłączeniowa. Można w sumie ją aktywować. Można by było. Nie w tę stronę, nie tymi schodami. Targnięcie teren wroga. Tak, tak. Jep, 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 jep. Biegnij, Clayton, biegnij. W ogóle to się może... A nie, to jest moje życie? Co to jest to niebieskie? Poziom poszukiwania przez policję? A nie, ja przecież kamizelkę sobie kupiłem, no tak. Dobra, nieważne. Tutaj jest skrzynka. Będziemy mogli zrobić podsłuch. Przy okazji wykorzystać te 7 bezpieczników. Otwórz, otwórz. No i świetnie. Dobra. Tutaj mamy coś, jakąś okładkę albumu i bar. A skoro już tutaj jesteśmy, to zróbmy tę misję. Tutaj też jest Zabij Soldati. Te misje nie są jakieś zwyczajnie trudne. Zazwyczaj trudne nie są. I tak teraz dochodzę do wniosku, że jest małe jakieś zróżnicowanie, bo albo rozwalamy interesy, albo coś tam. Nie ma żadnych aktywności takich typowo pobocznych. To mnie boli troszeczkę. Nie można też customizować naszego bohatera. Nie można mu zmieniać ubrań, fryzur. Gdzie w GTA 5, no było to, jest dalej rozwijane. Chwała Rockstarowi za to. Tutaj tego nie ma. Nawet w Mafii dwójce dało się zmienić chociażby garnitur. A tutaj, no to latamy z tą kurtką. Nie pasując absolutnie do niczego. Fabuła jest, bo to muszę przyznać, fabuła jest bardzo ładna. Model jazdy też. Grafika, no, niczego sobie jest. Jest po prostu. Ale... No, wiecie... Gdzie oni są? Pod nami? Gdzie są wszyscy? Tędy tu się wchodzi. Tędy? Otwórz. Nic, dobra. Trzeba na zewnątrz jakoś? Gdzie oni są poukrywani? W piwnicy? Czy może jakiś parking podziemny jest?
Tutaj jest wejście. A, dobra. Tak, widać, jest jakieś podziemne coś. To jest. Dobra, wtargnięcie teren wroga. Robimy tryb przyczaja. Mamy 10 tysięcy w portfelu. Przydałoby się je zdeponować jakoś. Ale wątpię, żebym zginął, zatem. Jak to jest? Jedynka to jest pistolet, tak. Pistolet, dobra rzecz. Zaraz sobie kupię jakiś lepszy, bo widziałem fajny. Tylko potrzebuję trzech patoli na to. Chodź tu. Dwóch? Dobra, wystarczy, żeby zginął jeden. Drugi nie musi go nawet widzieć. No i bardzo dobrze. O, idealnie. Jeszcze się odwrócił. Debil. Chodź tu. Jakąś amunicję? Czy to to jest? To browar. Tutaj potrzebuję strzelby, ale to na odchodny już będę robić. Fajna miejscuwa. Bardzo fajna, podoba mi się. Tylko trzeba jakoś zajść ich tam. Nie ma raczej tutaj żadnego mostku za tym. Są kanały, czy. Nie wiem. Tak, to są. Na szczęście nie ścieki. Raczej. Chociaż. Kto tam wie? Pewnie jakoś tam ścieki są. To jest po prostu taki kanał, wiecie. Pod wodą. Pod miastem, nie pod wodą. Kanał pod wodą. Brawo ja. Tak. No, zobaczyłeś mnie. Chodź, chodź, chodź. Jep. O, wpadł do wody. He, śmieszne. Aha, tak to mnie widzą, a tak to mnie nie widzą. Aligatory go zjadły, czy mi się wydawało? Dobra, chodź tu. Delikatne zmiękczanie. Jakiś achievement. Zabiję ich wszystkich, oni się nawet nie zorientują. Czuję się jak asasyn, co nie? Ukryte ostrze everywhere. Patrzcie. I patrzcie, udało się, udało się. Ani jednego wystrzału. A tutaj mogłem mieć beczkę. Tu is. Dobra, spierdzielamy stąd. Zrobiliśmy, co do nas należało. Jakiś tam achievement wleciał, nie wiem nawet za co, ale to już nieważne. A w sumie, chwila. Bo tam były jeszcze. Latuj. Nie wiem, czy. To chyba było po tej drugiej stronie. Tutaj jest jakaś szczelba. Jakaś. Tam. To tutaj ja chcę moją snajperkę. Znaczy nie moją, ale już tak. Da się jakoś używać widok celownika optycznego. A, patrzcie. Za pomocą kółka myszy się przełączam pomiędzy ramieniem. Fajnie. Dobra, widok taktyczny. Celownik optyczny. Jep. Dobra, jebło. A jebły tam dwa? Nie, jedno. Dobra. Jebło drugie. Dziękuję, do widzenia. Tam coś jest? Nie. Dobra, to biorę mojego Thompsona i spierdzielam. No, jakieś tam szkody im wyrządziliśmy. A ja muszę zdeponować hajs i kupić sobie jakiś lepszy pistolet. Zaraz zobaczycie jaki. Pokosztował, z tego co patrzyłem, 13 tysięcy. Dużo, 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 ale no. Hajs wreszcie na coś wydam, bo coś czuję, że tego hajsu przenigdy w życiu. Ja nie mam żadnej broni, panie władzo. Jep, jep. Jakim cudem on za. Nieprawda. To nie ja. Kurwa. Jak on w ogóle wezwał to wsparcie? Targnięcie magazyn z kontrabandą. O! A? A tak. Ale to przydałoby się zgubić najpierw w gliny. Dobra, zgubię je na piechotę. Chyba mi się uda. Gliny tutaj raczej nie przyjadą. Duży jest obszar.
Pozaatakowałem policjanta. Nie ma co się dziwić. Dobra, wybijaj szybko szybę. Jedź, 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 jedź! Kurw. Jakie powolne auto sobie wziąłem. No to jedziemy. Próbujemy nie dać się zabić. Dobra, wyciągamy zatem giwerę. Jak to co widzieliście, o ile to widzieliście, nie wiem czy Procek mi to wytrzymał. To było przestrzeliwanie kół policyjnych. Tutaj też mi jedno koło przestrzelili. Jezu! Dobra, wysiadamy. Dawaj, Clayton. Po co ja atakowałem tego policjanta? Czemu byłem taki gruby? Dobra, to są slumsy. Kurwa, szybciej! Jak cię. No i chuj. No i go zobaczyli. Tutaj są już bagna. Dobra, to zgubię ich na bagnach. Raczej mnie tutaj już nie zauważą. Aligator. O, jak fajnie. A niech mnie tylko zaatakuje. O, tam jest ta policyjna, czy nie policyjna? Nie wiem. Możliwe, że policyjna, ale nie wiem, nie dam głowy. Dobra. Teraz tylko nie dać się zobaczyć. Idzie tu, nie idzie tu. Boję się wychylić. Tutaj widzę, że jest jakiś glin. O, tutaj mogę przejść. Dobra. Niby mógłbym tu wyczekać, ale nie chce mi się. Przez krzaki jakoś tam wyjdę. Dobra. Mamy anegdot. Dobra. Teraz wyjdę z tego obszaru. Jezu, po co ja atakowałem tego policjanta? Jak grubym mogłem być? Ale teraz przynajmniej wiem, jak się zachowuje policja. Nawet jak nie wezwie wsparcia, to i tak ono przyjedzie. Tutaj jakiś magazyn Hot Roda jest. Jakieś łódki. Poszukiwanie odwołane. Jak chcę wsiąść na ten rower? Dobra, wsiadam do tego pojazdu. Oni są tak spizgani, że nawet nie zauważą różnicy. To jest most. A tu jest ta. To jest kontrabanda. Dobra. Zwijamy. Tam jest jakiś policjant, niby. Ale co, my sobie z nim rady nie damy? To jakieś pole kempingowe, czy co to to jest? Nie wiem. Uff, dobra. Zatem wszystko jest git. Udało się, nawet nie zginęliśmy. Ale zanim tam dojedziemy, ja tu sobie na poboczu wysiądę. Dobra. I wezwę sobie tego ziomeczka Consigliere. No, no tak. Zdeponowano gotówkę. A teraz pytanie, czy ja ze zdeponowanej gotówki będę mógł. Czy jesteś zdeponowanej gotówki będę mógł zapłacić. Otwórz to. Dobra. Ja chcę broń krótka i tutaj jest Irling 9 mm. Tak. Z zdeponowanej mogę płacić, zatem jest dobrze. Dobra, kupiłem sobie dziewiątkę. Pokaż ją, Clayton. No, dziewiątka jak to dziewiątka. Teraz przynajmniej jest większy magazynek. Jest fajnie. Teraz magazynek jest na 3, dobra. Więc trzy magazynki mogę mieć przy sobie.
Zaboliłem troszeczkę, nie powiem, ale warto. Pardon, coś mi się odbiło, pewnie od obiadu. Dobra, zatem znowu wjeżdżamy do domu, czy do miasta. I próbujemy nie wezwać policji. Bo to się bardzo źle skończy. Tutaj jest podsłuch. Ale to nie jest do tej dzielnicy. Dobra, walić. No, fajnie. Jezu, to auto. Znaczy te klatki. Mam 30 klatek, widzę to, ale... Widzę to na podglądzie. Tutaj jest 30 klatek zawsze, ale... Cały czas jest 30 klatek zablokowane wręcz. Ale, no... Sami widzicie, że coś jest jednak nie tak. Dobra. Tutaj coś jest? Nic. Jest jakieś wejście? O, proszę bardzo. Tutaj. Dobrze. Teraz tylko podważyć. Otworzyć czymś tam klamkę. Dobra. Tutaj jest przesłuchanie. To nie jest teren wroga, prawda? Nie. Przesłuchuję cię właśnie. Tell me what's going down at Roy's warehouse. The boss is trying to get medical supplies to Cuba for extra cash. I know where the shipment is. You run with me now. No i kurde, już przysyłają policję. No nie. No po prostu no nie. Dobra, wsiadaj Clayton. I zapierdalamy. Oni mnie atakują! No, kolejny pościg policyjny. Wspaniale. Wspaniale, znowu będą klatki tak dropić, że to będzie skalanie boskie. Tu jest ta kontrabanda. Znowu muszę wjechać na bagna. God damn it. Chociaż w sumie nie wiem, czy muszę. Ale chyba jednak muszę. Muszę opuścić ten obszar. Nad czym ja się niby wybiłem? W krawężnik tylko wjechałem. O. Dobra, wyciągam już broń. Jep, jep. Jep, o kurde. Jep. I jep. I wypierdzielaj. Mi też przebili? Nie. Chyba nie. A jednak tak. Dobra, tutaj już się wypierdzielili też. Strzał jeden. O Jezu, o Jezu, o Jezu. Nigdy im nie zwieje. Opona, zmień cel, lewy alt. Dobra, to jest moja szansa. Tutaj raczej nie wiadą. Fuck! To mogłoby się dobrze skończyć, gdyby się nie skończyło źle. Dobra, tu są jakieś... To umy zalane. To jest ten diabelski młyn, znam ten diabelski młyn. A, dzisiaj coś policyjny dzień. Same ucieczki. O, tam już przyjechali. Ale nie powiem. Wy pewnie to będziecie widzieć jako pokaz slajdów po prostu. Ale... Ja w sumie też. Ale było naprawdę emocjonująco. Mimo tak słabej, już powiem to, słabej optymalizacji. Bo goniło nas, no troszeczkę nas goniło. Nie ma tutaj żadnego poziomu poszukiwania, po prostu na czuja. Dużo nas goniło. Dobra. Wchodzimy do tego Luna Parku. Nie wiem czemu to tak zalało. Jakaś powódź? A może przez huragan? Dobra. Jak długo jest poszukiwań? Dobra, to musimy przejść przez cały Luna Park.
Gdyby się w ogóle dało. Co teraz? Nie wiem. Muszę go opłynąć czy coś? No bo tutaj to nic nie zrobię. Tutaj musiałbym płynąć. O, mamo. Dajcie mi łódkę. Jakąkolwiek. To bardzo polepszy sprawę. O! A jak tak, to jeszcze lepiej. Gra zauważyła, że no próbuję uciec i tak naprawdę już uciekłem. To w sumie po co mnie ścigać dalej? No i bardzo dobrze, to mi się podoba. Dobra, tutaj, proszę bardzo. Tam są jakieś gliny. Pewnie te, co mnie goniły. Ale przez most nie przeskoczyli. Ha! Jednak tu punkt dla mnie. Ja coś czułem, że one tam nie przeskoczą. Ale wiecie, różnie mogło być. Gdzie my jesteśmy? Tutaj. Na Hollow. Okej. Nie, nie. Jest Barrio Phantom, Rivet Row, Parsley Mills. Zrobiłbym coś. Ale zanim ja tu dojadę, to będzie już 40 minut pewnie, bo to duże miasto nawet troszeczkę. Zatem ja po prostu tutaj skończę ten odcinek. Wiem, no ten będzie krótszy, ale pewnie dzisiaj się jeszcze pojawi jeszcze jeden, zatem nie musicie narzekać. Tyle, że on się już pojawi trochę później, bo muszę sobie zrobić po prostu przerwę, bo nagrywam non-stop i przerwa by była trochę zalecana dla mnie. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie, do zobaczenia i pa pa.